Ja teraz zacytuję coś, co znalazłam w internecie. Bruzda na czole mordercy, dzieci Frankensteina, produkty, sztuczne dzieci, dzieci z probówki i lewackie fanaberie. Czy a to nie jest nawet internet, to nawet to nie, jest, są, właśnie, to jest... nie są anonimowe, to wszystko, co przeczytałaś, to nie są anonimowe komentarze z hejterskich kont. Bruzda na czole, dzieci Frankensteina, to są wypowiedzi hierarchów kościelnych, nie będę przytaczać ich nazwisk, którzy się wypowiadali w ten sposób na temat na przykład moich dzieci. Czy można to jakoś skomentować? Bo ja przyznam szczerze, że mi opadły ręce, jak to zobaczyłam. Z głupotą się nie dyskutuje. I ja nie komentuję tego typu wypowiedzi, bo uważam, że każdy robi ze swoim życiem to, co chce. A czy to jest próba odebrania tego szczęścia tej matce? Nie, to jest próba wypowiedzenia się, mam wrażenie, na temat, na którym się nie ma zielonego pojęcia. Tak jak często wypowiadają się osoby związane ze środowiskiem prawicowym na temat na przykład ofiar molestowania seksualnego przez księży, próbując oskarżać te ofiary i obarczać je winą. Myślę, że jest pewien odłam społeczeństwa, który nigdy nie będzie życzliwy innym ludziom, niezależnie od tego, na jaką przypadłość chorują.